Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakardo, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy kolejny odcinek z programu, oczywiście szkoła. No bo co innego Lakardo może komentować, przecież widownia chce szkołę cały czas. Ale zanim zaczniemy, oczywiście proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. Dajcie to suba, dobra, już chcę mieć ten milion. Zasłużyłem, teraz jest moja kolej, żeby być sławnym i bogatym, no! A także wejdźcie na mojego Instagrama, no i oglądajmy, zapraszam. Dawid Pilarczyk jest nowym uczniem klasy pierwszej C. Dawid, uciekaj, nie wiesz co robisz chodząc do tej szkoły, tam dzieci giną. Nastolatek ma na ramieniu dużą bliznę, której bardzo się wstydzi. W dzieciństwie oblał się wrzątkiem i od tej pory słyszy komentarze i drwiny rówieśników. To jego pierwszy dzień w szkole. Dawid wchodzi do szkoły, tutaj dziewczynka leży martwa, tutaj szkoła płonie, tutaj jakaś dziewczyna twierdzi, że ma romans z nauczycielem, tutaj inna dziewczyna mówi, że potrafi stawiać karty tarota i rozmawiać z duchami. Co się dzieje? I chłopak ma nadzieję, że w nowym miejscu uda mu się utrzymać bliznę w tajemnicy przed kolegami. Sorry, to szatnia pierwszej C? Tak. Ty będziesz chodził z nami do klasy? Tak, Dawid jestem. Erik. Mikołaj. Ale potężna graba! Widzowie, jak się przyjrzycie, jak chłopaki dają sobie grabę, tam widać taką miniaturową eksplozję atomową. Tak silna to była graba! Sianka, chłopie, ale ty jesteś wysoki. Ej, stary, a może chciałbyś z nami zagrać w szkolnej drużynie koszykówki? O. Ja nie wiem, czy się do tego nadaje. Nie, jesteś wysoki, to już jest coś, nie? Chodź, pójdź z nami, porozmawiaj sobie trochę przed lekcjami. Chodź, to będziesz siedział sam. Czemu w tej szkole jest tak dziwnie cicho? Czy oni w postprodukcji zapomnieli dorzucić dźwięki uczniów, którzy gadają w tle? Bo umówmy się, wszystkie dźwięki w odcinkach szkoły, te wiecie, ten szmer, gadanina w tle i tak dalej, to jest dodane w postprodukcji, no wiadomo, da. I w tym odcinku chyba zapomnieli o tym. Słuchajcie, jaka cisza, jak sobie po prostu idą. Jest takie nienaturalne. Dzień dobry, możemy zagrać? Dobra, macie piłkę? Tylko dobrze. Do dzwonka, okej? Okay? Jasne. Tylko żeby ta piłka do mnie potem wróciła. Spokojnie, nie ma problemu. No to co? No to gramy. A co, ty w bluzie będziesz grał? A, tak mi jest dobrze. Co? W bluzie? Przecież zaśmierdzi się, kurde, będziesz na lekcję śmierdział. Mordę, no weź tam się rozbierz, no co? Nie rozbierzesz się przy nas? Weź ją zdejmij. Wiecie co, ta koszykówka to chyba nie dla mnie. Dobra, chodź, przynajmniej chodź, spróbuj. Chodź, porzucamy, spróbujemy. No, może innym razem, na razie muszę się ogarnąć w nowej szkole. Spadam, widzimy się na lekcjach. No dobra. Ej, on jakiś dziwny jest. Nie wiem, w ogóle widziałeś, co on odwalał. A, 420. Ja jestem pewien, że jakiś małoletni aktor w odcinku Szkoła specjalnie te cyferki przekręcił jako taki prank. I wiecie co? No to jest wyjątkowo dobry prank. Nikomu nie zaszkodziło, ja się zaśmiałem i wszyscy zadowoleni. Ucz się, Brzoza TV, nie trzeba ludziom szkodzić, żeby robić pranki. Dziwny ty już strasznie mega. Fajnie, że poznałem nowych kumpli, ledwo przyszedłem do nowej szkoły. No ale nie mogłem zdjąć tej bluzy, bo mam całą rękę w bliznach. Od dziecka słyszę, że są obrzydliwe albo śmiech za plecami. Bejku, to jest twój atut! Musisz to tylko dobrze wykorzystać. Powiedz, że ratowałeś dzieci z płonącego sierocińca, dlatego masz teraz oparzenia na ręce. Pruch. Tak naprawdę możliwości są nieskończone. Wszystko zależy od twojej wyobraźni. Nie chcę, żeby w tej szkole też tak było. Dawid czuje ulgę, że udało mu się wybrnąć z niezręcznej sytuacji. I ma nadzieję, że nowa klasa go zaakceptuje. Hej, co się tak rozglądasz? Bo jestem nowy, szukam klasy pierwszej C. To my. Marcin jestem. Cześć. Dawid. Siadaj. Wola? Jasne, siadaj. Słuchaj, a ty jesteś homo czy hetero? Słucham. The fuck? Nie wiem, ja chyba dawno w szkole nie byłem, ale czy teraz normalnym przywitaniem jest pytanie się ludzi o to, czy są homo czy hetero? Napiszcie w komentarzach. Wiesz co, no bo jesteś przystojny, więc wolę od razu zapytać. A, bo on jest gejem. Nagle mi się ta historia podoba! Czy ty jesteś... gejem? Tak, no wiesz co, nie chcę jakiejś kwasy, więc też wolę od razu powiedzieć. A ty? To, że ja gej? Nie, w sensie nie mam nic przeciwko, ale nie jestem.
No dobra, no. Jakoś to przeżyję. Patrzcie, jak miło! Czemu dosłownie my wszyscy nie możemy być jak ci chłopacy? Chłopak jest gejem. No hej, jestem gejem. Masz z tym problem? Nie, stary. Ja sam osobiście nie jestem gejem, ale nie mam z tym problemu, że ty jesteś. No, to fajnie. Czemu tacy nie możemy być? Słuchaj, czy ogarniasz już tutaj zadania z polskiego tutaj? Ty, patrz. Ten nowy siedzi władcy z Marcinem. Ej, stary. To coś jest nie tak. Mi się wydaje. A syk, on jest też gejem. Ej! O, Jezus! Przepraszam, sorry. Nic się nie stało, spoko. Może Eryk, no, dobra. Ale jesteś. No dobra, zamieńmy się bluzami. Nie, trzeba, nie, spoko. No, nie będziesz przecież pierwszy dzień w szkole poplamiony chodził. Nie, naprawdę, nie trzeba, dzięki. No, no, słuchaj, może iść chociaż do łazienki i to zapierz. Tak, tak, idę. Idę. Uff, brawo. Co, jakiś śmierdziel jestem, żeby nie mógł mojej bluzy wziąć? Hej, oni naprawdę zapomnieli o dźwiękach w tle i muzyce jakiejś w tle. To jest niesamowite dla mnie. Ten typ jest jakiś dziwny, no. Nie wiem. Ten nowy jest jakiś dziwny. Nie chciał z nami grać w kosza, mojej bluzy też nie chciał założyć, no jakby go brzydziła. Chcieliśmy się z nim zakumplować, no ale normalnie się nie da. Chcieliśmy się z nim zakumplować, dlatego wylaliśmy na niego kawę. Tak się przyjaciół zdobywa, no nie? Nowy uczeń klasy pierwszej C bardzo dobrze dogaduje się z Marcinem. Jezu, dotknęli tej samej książki! Czuje się przy nim swobodnie i cieszy się, że pierwszego dnia w szkole spotkał kogoś tak życzliwego. Słuchaj, Dawid, wiesz co? Bardzo cię polubiłem. No, ale wiesz, że nie jestem gejem, tak? Spokojnie, nie mówię, że mi się podobasz, tylko że cię polubiłem, tak? No, no to spoko, ja ciebie też. Bałem się, że w nowej szkole z nikim się nie zakumpluję. Co? Dlaczego? No, jakoś tak. No chłopie, no mów, o co chodzi? No bo pamiętasz, jak mówiłem o tym sierocińcu, z którego ratowałem dzieci i dlatego się poparzyłem? No to ja podpaliłem ten sierociniec. No we wcześniejszej szkole nie za bardzo mnie lubili. No ale czemu? Śmiali się ze mnie. Z ciebie? A niby dlaczego? Dobra, chodź, coś ci pokażę. No dobra. Dawid postanowił pokazać Marcinowi swoją bliznę po poparzeniu i zwierzyć mu się ze swojej tajemnicy. No proszę, a mówię, że nie jesteś gejem. Bo nie jestem, ale nie chcę, żeby ktokolwiek zobaczył to, co ci zaraz pokażę. No ewidentnie, no chodzi o kuta... Okej, to nie brzmi dobrze. No nie. No dobra, a tak na poważnie, no to o co? Jak byłem mały, oblałem się wrzątkiem, mam teraz całe ramię w paskudnych bliznach. Dzieciaki się zawsze ze mnie wyśmiewały. No, ale już nie jesteś dzieciakiem. Ale dalej się na maksa wstydzę, no raczej nikomu tego nie pokazuję. A mi chcesz pokazać? No, wolę ci pokazać od razu, zanim się zakumplujemy, bo poznałem kiedyś taką dziewczynę, przyjaźniłem się z nią. Ale przestała się ze mną zadawać, jak poszliśmy na basen we wakacje, no wstydziła się mnie. I bardzo dobrze, że już się z nią nie przyjaźnisz. Takie osoby jak ta dziewczyna nie zasługują na przyjaźń z tobą, bo oceniają cię na podstawie tego, że masz bliznę? Fuck. No dobra, no to pokaż mi to. Chodź, muszę zdjąć bluzę. Chłopaki! Tam dwóch facetów w kabinie jest! Ale wiesz co, nie jest takie złe. Serio tak myślisz? No, no, no spoko jest, serio. Ej, patrz! Co wy tam robili? Co wy tam robiliście? Całowaliście się? Odważ się, dobra? Nie, nie całowaliśmy się! Przestań! Przestań! Odważ się, nie jestem żadnym gejem! Ej, no to co robiłeś z gejem w kiblu? Właśnie! Nie twoja sprawa! A co można robić z innym mężczyzną w kiblu w szkole? Wiadomo, krzyżowaliśmy strumienie! Jeżeli tego nie robiliście, spróbujcie! Jest fajna zabawa z kolegami! To nie ważne. Czy to przesadziliście? Dobra, dobra. Geja mamy w klasie. Geja na maksa. No i wszystko jasne. Ten nowy jest gejem. Co on myślał, że to przed nami ukryje? Mnie się nie da oszukać. Tak? Nie da się ciebie oszukać? Masz ten cały gej radar? It works. Od początku czułem, że coś z nim jest nie tak. Dawid niespecjalnie przejął się tym, że koszykarze z jego klasy uznali go za geja. Najważniejsze jest dla niego to, że nie zobaczyli jego blizny. No ale się wystraszyłeś, jak ją zobaczyłeś. No bo wiesz, no jest duża, ale naprawdę nie jest straszna. No wiesz co, ty sorry, jesteś spokojnie, widziałem, że geje są tacy fajni. Gościu, nie przesadzaj. Sorki?
Nic się nie stało. Dziewczynę zabił i przy okazji się zakochał. Co, czekaj, sobie jeszcze jabłko kupię. Dzień dobry. Ej, kto to jest? A co, podoba ci się? No, jest niezła, znaczy. I to jak? To Nadia Stachura z pierwszej B. A ma chłopaka? Nie, ale możesz do niej zagadać. Aha, nie, nie bardzo. A czemu nie? No bo zobaczy moją bliznę i ucieknie. O Jezu, a ty znowu z tym? Tak, tak. A, dzięki Bogu jestem już w tym wieku, że mam w dupie kompletnie wygląd. I naprawdę, młodsza widownio, gdy dotrzecie do tego wieku, zrozumiecie, jak to całe przejmowanie się o to, jak wyglądam w szkole, co ludzie o mnie powiedzą, jakie to wszystko było bezsensowne w ogóle. Posłuchaj, to, że jakaś dziewczyna z dzieciństwa wstydziła się z tobą chodzić na basen, bo miałeś jakąś bliznę, wcale nie oznacza, że każda dziewczyna tutaj taka jest. Ale to nie było w dzieciństwie, to było 2 lata temu. Jezus, chodź, masakra z tobą. Dawid niepotrzebnie odpuszcza sobie Nadię. To bez sensu. Już ja z nią pogadam i umówię ich za sobą. Dlaczego to tak groźnie zabrzmiało, jakby on miał ją zmusić do tego? Marcin postanowił pomóc Dawidowi, który chciałby się umówić z Nadią, ale wstydzi się swojej blizny. O, hej, co tam? Słuchaj, pamiętasz może, jak wczoraj wepchnąłem na ciebie takiego chłopaka? No, pamiętam. Specjalnie to zrobiłeś? Nie, nie, no co ty, ale wiesz co? Na maksa wpadasz mu w oko. Serio? No. Mówię ci, tylko jest trochę nieśmiały i boi się zagadać. A to w sumie szkoda, bo on też mi wpadł w oko. Tak? To może, nie wiem, Nadia, zrób pierwszy krok? A nie, kobiety tak nie mogą. Aha. No fajny jest. O to posłuchaj, to może ty byś do niego zagadała? Ja? Nie no, nie będę pierwsza gadać. Oj no weź, no przecież mówiłem ci, że on jest nieśmiały, no. A może ja też jestem nieśmiała? Proszę cię, ty i nieśmiała. Nadia, widziałem, jak pobiłaś nauczyciela ostatnio. Ty nieśmiała? No dobra, może nie jestem nieśmiała, ale lubię, jak to chłopak pierwszy do mnie zagada. Oj, no proszę cię, no weź do niego zagadaj. No przecież no, on będzie na maksa podjarany, że to zrobiłaś. Tak myślisz? No. A tak między nami, on w ogóle jest fajny? No, uwierz mi, gdyby był gejem, od razu bym się z nim umówił. No dobra, przekonałeś mnie. Nadia to jest petarda. Uwielbiam ją i cieszę się, że Dawid padł jej w oko. Mam nadzieję, że on się teraz nie wystraszy i niczego nie zepsuje. Oni muszą się umówić, no bo przecież pasują do siebie. A Dawid powinien olać jakąś bliznę na ramieniu. Przecież nie będzie się przez nią chował całe swoje życie. Czy tylko mi się wydaje, czy ten Marcin zachowuje się jak taki mistrz kukiełek i on steruje nami wszystkimi i mówi: tak, teraz Nadia i ty się zakochacie, tak! Dawid nie ma pojęcia, że Marcin namówił Nadię, żeby z nim porozmawiała. Jest zaskoczony, że dziewczyna się do niego dosiada. Nie wiem, czy pamiętasz, ale wpadłeś wczoraj na mnie w sklepiku. A, tak, pamiętam. Sorki, to było niechcący. Nie no, nic się nie stało. W sumie nawet lepiej, że na mnie wpadłeś. Dlaczego? No bo dzięki temu zwróciłam na ciebie uwagę. Panowie, kobieta mnie podrywa! Co ja mam zrobić? Symulacje tego nie obejmowały! A, ja jestem tutaj nowy, dopiero od wczoraj chodzę tutaj do szkoły. Jak ci się tu podoba? No jest nieźle, są fajne książki i dziewczyny. Tak? A co czytasz? A, tylko się nie śmiej. Ja się z książek nigdy nie śmieję. Tak, to patrz, czytam Paulo Coelho. Dobra, zmieniam zdanie, z niektórych książek się jednak śmieję. Krzyżaku. Miałem się nie śmiać. Czytam dokładnie to samo, z własnej woli. Ja też, w ogóle lubię książki i filmy historyczne, ale się do tego nie przyznaję, bo to nudno brzmi. Nie no, dla mnie brzmi super. Może chciałbyś kiedyś wyskoczyć na jakiś film historyczny oczywiście? No pewnie. Polskie filmy historyczne. Jeżeli nie liczyć tych klasycznych filmów, właśnie typu Krzyżacy i tak dalej, i zastanowić się nad tymi nowszymi filmami historycznymi, to w sumie w Polsce takich filmów nie ma. Jedyny temat filmów historycznych w Polsce, takich wiecie, współczesnych, to jest zawsze tylko Powstanie Warszawskie, II wojna światowa, ewentualnie czasami, a to bardzo rzadko, I wojna światowa. Po obejrzeniu 3 filmów ja już naprawdę wiem wszystko o Powstaniu Warszawskim. Zrób jakiś film, nie wiem, o średniowieczu w Polsce nowy, czy coś. No to dzisiaj po lekcjach? No jasne. No to jesteśmy umówieni. Na razie. Cześć. Dawid jest podekscytowany rozmową z Nadią i chce opowiedzieć o wszystkim Marcinowi. Umówiła się ze mną do kina. Ty, zarąbiście, i co? Zgodziłeś się? No właśnie nie, wiesz co, bo powiedziałem, że wolę Marcina. A skąd wiesz, że to ona zaprosiła mnie, a nie ja ją? No, domyśliłem się, wiesz. Co ty kombinujesz?
No nic, no po prostu rozmawiałem z nią i pytała o ciebie. Przyznaj się, ty to nakręciłeś? Posłuchaj, czy to istotne? Najważniejsze jest to, że Nadia chce się z tobą mówić, człowieku, no. W sumie racja. Marcin ma rację. Człowieku. I co wam tak wesoło, geje? Ło, pocisnąłeś! Oryginalnie! Ten chłopak dosłownie wykorzystał 100% swojego umysłu tylko po to, żeby wymyślić, że ich nazwie gejami. A wy? Co tacy smutni? Nie przejmuj się nimi. Najważniejsze jest to, że umówiłeś się z Nadią. Nie spodziewałem się, że w nowej szkole będzie tak fajnie. Mam kumpla, super dziewczyna umówiła się ze mną do kina. Zasrana sowa z Duolingo, ona wszędzie mnie znajdzie. Przepraszam, zrobię tą lekcję z hiszpańskiego. A to, że dwóch gości ma mnie za geja, trudno, ich problem. Dwie osoby. Pff. Dawid, spróbuj 600 tysięcy widzów, którzy myślą, że jesteś gejem, jak w moim przypadku. Ważne tylko, żeby się nie rozniosło to, że mam tę bliznę, a będę tu mega szczęśliwy. Dawid coraz lepiej czuje się w nowej szkole. Momentami nawet zapomina o bliźnie, której bardzo się wstydzi. Nic. Hej, patrz, co mam. Co to jest? Bilety na basen. Koleżanka nie mogła iść, więc mi oddała. A, to spoko. Jaka jest szansa na to, że akurat zaprosiła go na basen? I powiedzmy na drugą randkę. Kto na drugą randkę bierze człowieka? A, okej, już wiem. Na drugą randkę na basen bierze się osobę, jeżeli chcesz sprawdzić, czy jest fit pod ubraniami. I to jest bardzo chore. Ja gdzieś to widziałem w jakimś debilnym poradniku podrywu, właśnie taką poradę, żeby zabrać kobietę na basen, żeby zobaczyć, czy jest fit. No, tylko są na dzisiaj. Pomyślałam, że zamiast do kina możemy iść. Na dzisiaj? A, na pierwszą randkę na basen. Dawid ma jednak ciężkie życie. To by się spodziewa, że basen stanowi takie zagrożenie. Na basen? No tak. Będzie ekstra, co jest? Nie chcesz iść? No, nie za bardzo. Czemu? Znaczy, wiesz, jak nie umiesz pływać, tam też są brodziki. Nie, to nie o to chodzi. Tylko? No, po prostu ja nie mogę się z tobą spotykać. Dlaczego? No, ja się do tego nie nadaję. A no... Jestem w stanie Dawida zrozumieć. Kobiety są bardzo skomplikowane. Okej, wymiękłem, ale nie mogłem iść na ten basen. Przecież Nadia od razu by zobaczyła moją bliznę. Na pewno przestałaby się ze mną spotykać. Lepiej było od razu to uciąć. Nadia nie rozumie zachowania Dawida. Chciałaby jeszcze raz z nim porozmawiać, dlatego szuka go w klasie, w której chłopak zaraz będzie miał lekcję. Hej, jest tu może Dawid? No, nie. Okej, dobra, dzięki. Ej, Nadia, ty serio chodzisz z tym gejem? Słucham? Każda normalna osoba by stwierdziła, ten Dawid ma dziewczynę, może nie jest gejem, może jest hetero, albo ewentualnie bi. Ale ci kretyni nie są w stanie dojść do takich wniosków, więc według nich nawet mimo tego, że Dawid się spotyka z dziewczyną i ma dziewczynę, to według nich on nadal jest gejem. No, słyszeliśmy, że chodzisz z tym nowym z klasy. Z Dawidem? No tak, z nim. On jest gejem? No, tak, no to jest chłopak Marcina, nie wiedziałaś? No tak. Nie ma niemożliwe, oni się tylko przyjaźnią. Tak ci powiedział? To dziwne, bo my ich przyłapaliśmy, jak byli zamknięci w łazience. No. Pokazywali sobie nowe zestawy bionikli, typiarze, tylko wy tacy zboczeni, że od razu myślicie o takich rzeczach. Lepiej sobie go odpuść, to nasze dwa klasowe geje. Ło, normalnie klasowe maskotki, geje. A, trochę mnie to za bardzo rozbawiło. Ostatnio. Nie rozumiem, czemu Marcin namawiał mnie na randkę z Dawidem, skoro oni obydwoje są gejami. Co to jest, jakaś zabawa? Żarty sobie ze mnie zrobili? Ale jak to powiedziałeś, że nic z tego nie będzie? Zwariowałeś? Tłumaczę ci, chciała iść ze mną na basen, dowiedziałaby się o mnie bliźnie. Dawid powiedział przyjacielowi, że wycofał się z randki z Nadią. Marcin nie może się z tym pogodzić. Łatwo ci mówić, ty nie masz takich problemów. Nie, no pewnie. Ja jestem tylko gejem, który próbuje udowodnić światu, że to jest normalne. Żaden problem. O, dziękuję, że zrozumiałeś, Marcin. No, okej, okay, sorry. Dobra, no ale musisz to z nim jakoś wyjaśnić, tak? No, ale jak? No nie wiem, no powiedz jej, że wolisz na razie pójść do tego kina, a bliznę jej pokażesz wtedy, jak się już dłużej poznacie. No, będzie dobrze, mówię ci. No, w sumie byłoby fajnie. No, patrz, Nadia. Udaje, że nas nie widzi. Nadziwisz się, no jest na ciebie wkurzona. Idź z nią, pogadaj. Dziękuję. Hej, Nadia, przepraszam, że tak zareagowałem na ten basen. Ale po co jeszcze ze mną w ogóle rozmawiasz? Tam stoi Marcin, ty z nim porozmawiaj. No i co z tego? Słuchaj, chciałem tylko pogadać. Może pójdziemy do tego kina, jak na początku planowaliśmy, co? W co ty ze mną grasz, co? Ja nic, no trochę stchórzyłem, ale bardzo chciałbym iść z tobą do tego kina. Nie, po tym wszystkim, co ja tobie usłyszałam, mam mętlik w głowie. Lepiej dajmy sobie po prostu spokój. No... I co? Chyba ktoś jej powiedział o mojej bliźnie. O nie, na mnie się tak nie patrz, ja tego nie zrobiłem.
Nikt inny w szkole o tym nie wiedział. Posłuchaj, ale czemu mnie oskarżasz? No przecież ktoś mógł zobaczyć, no. Poza tym skąd wiesz, że chodzi o bliznę? Bo powiedziała, że po tym, co mnie usłyszała, sobie chce dać spokój. Usłyszała, że masz platynę w LOL-u. Ja też bym sobie dał spokój. Posłuchaj, nie wierzę, żeby Nadine naprawdę chodziło o tę bliznę. A o co innego mogło jej chodzić? O czym się mogła dowiedzieć? Nie mam pojęcia. Nie rozumiem, co Nadia miała na myśli? Co takiego usłyszała o Dawidzie? Serio chodzi jej o tę bliznę? Nie, ja muszę się tego dowiedzieć. Bo oni są moimi marionetkami i oni będą razem, choćby po trupie. Marcin postanowił jeszcze raz pomóc Dawidowi i porozmawiać z Nadią. O! Hej. Hej. Powiesz mi, o co chodzi? To znaczy? O co chodzi z Dawidem? Może ty mi to powiedz. Nie rozumiem. Dobra, skończ. Ja wiem, że to wszystko to był jeden wielki żart. Ale co? Słuchaj, ja wiem, że Dawid jest gejem i że jesteście parą. Bo to był ten cały cyrk. Że co? No, kto ci takie bzdurne opowiadał? Dwóch chłopaków z waszej klasy. Ten Eryk i ten drugi koszykarz, Mikołaj. No wiesz, którzy? Ci, co się jak debile śmieją cały czas. Wiesz jak? Geje! Całują się! Powiedzieli nawet, że się zamknęliście razem w łazience. Boże, posłuchaj, to nie jest prawda. No, oni się na niego uwzięli się śmiejąc z niego, ale naprawdę tak nie było. No, owszem, zamknęliśmy się w jednej toalecie, ale tu chodziło o coś innego. On nie jest gejem. No to w takim razie dlaczego odwołał ze mną randkę i jeszcze powiedział, że nie może się ze mną więcej spotykać? Bo nie chciał iść na basen. No, ale dlaczego? Czekaj, chodź. Chodzi o to, że on ma taką dużą bliznę na ramieniu, no i się jej wstydzi. Co ma? Co to za bzdury w ogóle? Posłuchaj, może dla ciebie to są bzdury, ale dla niego nie. Widziałeś tą bliznę? Widziałem. Chyba powinnam go poszukać i z nim pogadać. No, powinnaś. Do zobaczenia. Cześć. Nadia jest super. Bardzo ją lubię i dobrze, że z nią pogadałem. Przez tych dwóch głąbów, którzy opowiadali jakieś głupo do Dawidzie, mogła nigdy się z nim nie umówić. Mam nadzieję, że teraz się dogadają. Dawid nie czuje się już tak dobrze w nowej szkole. Jest przekonany, że Nadia nie chce mieć z nim nic do czynienia, bo dowiedziała się o jego bliźnie. Hej, ja chciałam pogadać. Mogę usiąść? Jasne, siadaj. Ja myślałam, że jesteś gejem. Że co? No bo myślałam, że to dlatego się tak zachowujesz. Umawiasz się ze mną, potem nie umawiasz, później znowu wykręcasz. Nie, to nie dlatego. No teraz już wiem, że to dlatego, że masz bliznę. Kto ci o tym powiedział? No, Marcin przed chwilą mi powiedział, dlaczego się tak zachowywałeś. Co za zdrajca, miał nikomu nie mówić. Nie, ale słuchaj, mnie blizna nie przeszkadza. I najwyraźniej Marcin teraz umrze. I wiecie co? Ja już nawet wiem, co tych dwóch debili z tej klasy powie. Sprzeczka kochanków! Dawid jest wściekły na Marcina. Marcin, ja z ciebie frajer, miałem się nie mówić. No ale o co ci chodzi? O bliznę mi chodzi. Słuchaj, człowieku, ona myślała, że jesteś gejem i jesteś moim chłopakiem. Chyba wolałbym, żeby dalej tak myślała. Człowieku, przestań histeryzować, tak? A ty przestań mi pouczać i wtrącać się w nie swoje sprawy. Tak? Taki jesteś kozak? Proszę, idź do niej i pokaż jej tę bliznę. Co? Dokładnie, człowieku, idź, pokaż jej bliznę. Naprawdę, stracisz super dziewczynę. Wychodzi, idź. Nadia, zaczekaj. Chodź ze mną na chwilę, proszę. Okay. Dawid postanowił posłuchać Marcina. Mimo, że obawia się reakcji Nadii, chce powiedzieć dziewczynie o swojej tajemnicy. Nadia, długo skrywałem tę tajemnicę, bo cię kocham, ale ci powiem w końcu. I'm Batman! Okej, okay, pokażę ci to. Jak byłem dzieckiem, oblałem się wrzątkiem. Blizna nigdy nie zniknęła. Po prostu mi ją pokaż. O fu, to ja jednak nie chcę z tobą chodzić, papa! Wiem, że to paskudnie wygląda, dlatego się tak tego wstydzę. Mogę dotknąć? Jasne, jak chcesz. Mnie to nie boli. Masz bardzo delikatną skórę. Jest cieńsza, to dlatego. Jak pupcia niemowlaka! Dzięki, że mi ją pokazałeś. Teraz wiem, że nigdy by mi ona nie przeszkadzała. Serio? Tak. Hej, hej, stop, stop, stop! Na randce nawet nie byliście! Bałem się tej nowej szkoły i bałem się, że od nowa będę musiał wszystkich przyzwyczajać do mojej blizny i znosić chamskie uwagi. A tu proszę, mam cudowną dziewczynę, mam wspaniałego przyjaciela i czuję, że ta blizna wcale nie jest taka straszna. No i podanie. Ładnie, kończysz to! Brawo, świetna akcja! Dawid przestał wstydzić się swojej blizny.
Okazało się, że w nowej szkole nikt nie jest nią zainteresowany i nie wyśmiewa chłopaka. Och, dzięki Bogu, jednak dzieciaki są czasami normalne. Nastolatek zaczął spotykać się z Nadią, z którą świetnie się rozumie. Ja tu widzę nowy talent. Nie chciałbyś dołączyć do reprezentacji szkoły? Już mu proponowaliśmy. Widocznie to mięczak, bo nie chciał. Nie jestem żadnym mięczakiem, przyjdę. No i o to chodzi. Trening jest jutro po lekcjach. Będziesz? Super, będę na pewno. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Chwila, ja już mam po lekcjach zostawać dłużej w szkole? To ja chyba podziękuję jednak. Cześć. Idziemy na ten basen? Pewnie, że idziemy. Tylko musimy zobaczyć Marcina, wprosił się. No pewnie, ja się wprosiłem, no ale jak nie, to nie. Nie, chodź, już się tak nie obrażaj. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Cardum. Odcinka, który był naprawdę fajny. Kurczę, to się rzadko zdarza, to był naprawdę fajny odcinek. Super zakończenie, wszyscy są szczęśliwi i kochają się. A wy również napiszcie w komentarzach, czy podobał wam się dzisiejszy odcinek. A ja w międzyczasie będę z wami żegnał. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Łapka w górę, subskrypcja, wejdźcie na mojego Instagrama. Wy już tak naprawdę wszystko wiecie. Do zobaczenia, widzimy się za dwa dni. Czołem.